Tadeusz Płużański, Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro podtrzymuje swoje zarzuty, jeśli chodzi o tę całą sytuację przeszukania jego domu. Złożył zażalenie na prokuraturę, zaskarży prokuraturę właśnie w kwestii tych jego zdaniem bezprawnych działań. Zobaczmy, jak podtrzymuje swoje zarzuty. W całości podtrzymuję zarzuty, jakie sformułowałem w godzinach wieczornych, spotykając się z państwem, że sposób przeprowadzenia tych czynności pozbawił mnie podstawowych praw, które przysługują każdemu polskiemu obywatelowi w zakresie możliwości zapoznania się z postanowieniem co do przeszukania możliwości wydania rzeczy, ewentualnie, jeśli takowe bym posiadał, możliwości dobrania osób do udziału w czynności przeszukania, do których mam zaufanie, i wreszcie do zagwarantowania przeprowadzenia czynności bez niszczenia budynku, bez ruinacji domu, w którym zamieszkuje i każdy Polak zamieszkuje, bo takie warunki gwarantuje Kodeks Postępowania Karnego. A w studio witam mojego i państwa gościa, profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy pan podziela te argumenty pana ministra Zbigniewa Ziobro, który poczuł się zmuszony, żeby zaskarżyć decyzję prokuratury na te czynności przeszukań, które miały miejsce i mają wciąż miejsce, bo zdaje się, że przeszukiwane jest mieszkanie czy dom żony pana ministra. Z punktu widzenia konstytucyjnego ta sytuacja jest całkowicie niedopuszczalna. Argumenty te podzielam. Od lat twierdzę, że postanowienia konstytucji dotyczące immunitetu poselskiego, a także nietykalności poselskiej nie mogą być znoszone, nie mogą być likwidowane poprzez taką interpretację ustaw, która by pozbawiała te postanowienia jakiegokolwiek znaczenia. W szczególności to, co konstytucja mówi na temat nietykalności poselskiej, to znaczy artykuł 105, ustęp 5, który traktuje o tym, że poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku poprzedniego przestępstwa, oznacza z punktu widzenia ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora zakaz poddawania posła jakimkolwiek formom stosowania wobec niego przymusu, a takie przeszukanie ma właśnie tego rodzaju charakter. Jeżeli jest dokonywane bez powiadomienia o tym marszałka Sejmu, bez jego zgody, to tym bardziej jest to niedopuszczalne. Bo słyszymy, panie profesorze, takie głosy, że można rozdzielić kwestię jak gdyby nietykalności osobistej z nietykalnością, powiedzmy, majątku, prawda? Czyli czym innym jest zatrzymanie posła, a czym innym jest przeszukanie jego domu, mieszkania czy posesji. Tutaj nie chodzi o nietykalność osoby posła tylko. Tutaj chodzi o możliwość poddania posła presji ograniczającej jego zdolność wykonywania mandatu. A ta zdolność wykonywania mandatu rozciąga się z jednej strony na to, że poseł nie jest bez właściwego przyzwolenia w określonym konstytucyjnie trybie udzielonego poddawany zatrzymaniu, ale również na to, że jego działalność może przebiegać bez ingerencji ze strony władzy wykonawczej i bez ingerencji ze strony jego konkurentów politycznych. Cały sens immunitetu i nietykalności polega przecież na tym, żeby posłowie byli nieskrępowani, byli swobodni w swojej działalności. Jeżeli uznamy za możliwe i dopuszczalne, że w każdym czasie
z każdym posłem będzie mieszkał funkcjonariusz właściwych służb, to tego rodzaju interpretacja jest pozbawiona jakiegokolwiek konstytucyjnego umocowania. W tym konkretnym przypadku mamy też do czynienia z zupełnie nieproporcjonalnym pokazem siły. Nieuzasadnionym, jak rozumiem. Nieuzasadnionym, nieproporcjonalnym, to znaczy zbędnym, niepotrzebnym, który tłumaczy się jedynie względami o charakterze polityczno-medialnym, propagandowym i który do tego jeszcze urąga podstawowym zasadom przyzwoitości. No to jest poza wszelkimi standardami. Panie profesorze, to ja pozwolę sobie rozszerzyć naszą rozmowę o przypadek pana posła, byłego ministra Michała Wosia, bo służby ABW przeszukały nie tylko mieszkania, domy posłów, ale również pokój sejmowy pana ministra Wosia. Zobaczmy, jak o tym opowiadał dla telewizji w Polsce. Pojechałem, wróciłem z powrotem do Warszawy, ale już wróciłem do Warszawy po godzinie 22, czyli w kodeksowym trybie, w porze nocnej tak zwanej, czyli służby nie mogły już wejść. Zaplombowali moje drzwi do hotelu sejmowego, a Straż Marszałkowska zabroniła mi, odmówiła wydania kluczy do tego pokoju, mówiąc, że marszałek im zabronił, Straż Marszałkowska nie zabroniła, bo takie jest ustalenie z ABW. No, skandaliczne, zostałem tak jak stałem z niczym w środku nocy właściwie. I dopiero rano te ABW weszło i oczywiście musiało prężyć muskuły na całą Polskę. Rzucili informację, że przeszukują hotel sejmowy, a nic nie wzięli. Koniec końców zabezpieczyli laptop. Pokazałem, że na tym laptopie nie ma nic wspólnego z Ministerstwem Sprawiedliwości. Jest kilka plików zupełnie niezwiązanych nawet z polityką i jeden, gdzie miałem notatki na przesłuchanie w sprawie Komisji Pegasusa, która była wczoraj. Panie profesorze, kolejny przykład podobnych działań. To jest niezwykle groźne. To zresztą miało miejsce w przeszłości w stosunku do jednego z posłów PSL-u, którego asystent został oskarżony, jak się okazało, niesłusznie, bezzasadnie o szpiegostwo. To miało bardzo niedobre konsekwencje i dla zainteresowanego posła, którego pokój wtedy przeszukano, i dla rodziny tego asystenta, dla niego samego, ale to wróciło, panie profesorze, dzisiaj pod szyldem przywracania demokracji i praworządności. To jest zupełnie absurdalne. Tu nie ma żadnego przywracania demokracji ani praworządności. To jest pokaz siły w stosunku do posłów opozycji, ale także w stosunku do posłów z własnych szeregów. Dlatego, że widać wyraźnie, że nie ma żadnych zahamowań, żadnych gwarancji i że nikt nie może być bezpieczny. Nie bądź bezpieczny, ponieważ możemy działać poza granicami konstytucji. Konstytucja ci gwarantuje nietykalność, ale to dla nas nie ma znaczenia. No, sytuacja, w której prawda ma miejsce tego typu postępowanie wobec posła, o którym mówimy, jest zwykłą szykaną w stosunku do tego posła i znowu nieproporcjonalne, bezzasadne podjęcie działań, które w ogóle na terenie hotelu sejmowego żadne służby państwowe bez odpowiednich podstaw prawnych, a w szczególności bez zgody marszałka Sejmu, nie mogą działać. Marszałek Sejmu ma konstytucyjny obowiązek strzeżenia praw Sejmu. Marszałek Sejmu mówi, że zgodził się na tego typu praktyki. Tak, no więc to jest naruszenie tego konstytucyjnego obowiązku, moim zdaniem, ponieważ prawa posłów opozycji są dla marszałka Sejmu tak samo święte jak prawa posłów większości. Jeżeli będzie inaczej, to mamy do czynienia wtedy z zasadniczym naruszeniem samej istoty parlamentu, istoty parlamentaryzmu. To u nas niejednokrotnie miało miejsce w przeszłości, a niestety ta odległa przeszłość, w której to była praktyka,
jakby to powiedzieć, nader częsta, no ale to jest przeszłość w czasach, kiedy... Mówimy o czasach komunistycznych. Tak, ale w wczesnej fazie, kiedy marszałek Sejmu był zdolny powiedzieć, nie, to jeden z posłów w większości ówczesnej powiedział posłom opozycyjnym, że z opozycją w ławach poselskich i z opozycją w lesie rozprawimy się nie przy pomocy regulaminu sejmowego, ale przy pomocy karabinu. Czyżby wróciły czasy komunistyczne, a nawet te najgorsze stalinowskie, można spytać. Panie profesorze, ja jeszcze pozwolę sobie jeden materiał wprowadzić. Pan mecenas Maciej Dubois o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczmy. Dużo ludzi w zakładach psychiatrycznych mówi, że jest Napoleonami na przykład, ale to nie znaczy, że nimi są, prawda? Pan Wąsik i pan Kamiński twierdzili też, że są posłami w pewnym momencie i też wtedy podpowiadałem marszałkowi Hołowni, żeby po prostu zawiadomić prokuraturę z oparciu właśnie o ten przepis, który mówi, że kto podaje się za funkcjonariusza publicznego, podlega odpowiedzialności karnej. No dużo ludzi może mieć jakieś wyobrażenie o sobie i twierdzić, że są prezydentami, ministrami, kimkolwiek sędziami Trybunału Konstytucyjnego, tylko jest pewna rzeczywistość prawna. I teraz, jeżeli no to jest w sferze oświadczeń towarzyskich na przyjęciu, że ktoś mówi, że jest Bogiem czy kimś innym, no to jest jego prywatna sprawa. Natomiast jeżeli próbuje wykonywać funkcje związane z jakimś urzędem, nie mogąc tego robić, wtedy trzeba się zastanowić nad kwestią odpowiedzialności. Pan mecenas Dubois chce nam powiedzieć, że nie wszyscy dziennikarze są dziennikarzami, nie wszyscy sędziowie są sędziami, nie wszyscy politycy i posłowie są politykami i posłami. Czy rzeczywiście tak należy interpretować prawo? To jest bardzo, powiedziałbym, ryzykowna teza. Ja tego poglądu pana mecenasa nie podzielam, ale no, w pewnych granicach. To jest ryzykowna teza, ponieważ wszystko zależy od tego, kto będzie definiował. Kto będzie definiował rzeczywistość. I teraz definiowanie rzeczywistości musi być oparte na postanowieniach konstytucji. Wracamy do tego filaru tak, naszego ustroju. Mogę zaakceptować pogląd, że jeżeli z postanowień konstytucji wynika pośrednio w drodze interpretacji pewien sposób powoływania członków Krajowej Rady Sądownictwa, to zmiana tej interpretacji w drodze ustawy prowadzi do stworzenia organu, którego tożsamość jest inna niż konstytucyjna. Ale trudno zaakceptować stanowisko, które by zakładało, że sens rzeczywistości jest określany przez poszczególnych polityków czy przez poszczególnych prawników, a kto się z tym sensem naszym nie zgadza, ten jest w innej rzeczywistości i jego miejsce jest poza naszą rzeczywistością. Taki podział świata na rzeczywistość moją i nie moją, przy czym ta moja jest bardziej rzeczywista niż ta druga, jest niebywale ryzykowny, prowadzi do schizofrenii ustrojowej, prowadzi do sytuacji, która otwiera drogę do anarchii. Mamy, panie profesorze, podobną sytuację w Narodowym Banku Polskim. Zobaczmy krótką wypowiedź pani wiceprezes Keitley. Bardzo proszę. Odnosząc się do zarzutu upolitycznienia, proszę pana, to ja chciałam tylko zwrócić uwagę, że prezesami Narodowego Banku Polskiego były takie osoby jak pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w trakcie trwania prezesury swojej kandydowała na urząd prezydenta. Jak rozumiem, nikomu nie przeszkadza to, że w innych krajach, w innych bankach centralnych również przychodzą ludzie z polityki, odchodzą do polityki. Tutaj, panie profesorze, też chyba mamy dowolność ocenną, prawda? Który prezes Narodowego Banku Polskiego może mieć przeszłość polityczną, a który jej mieć nie może. I to ma być powód, żeby stawiać go przed Trybunałem Stanu. Prośba o w miarę krótki komentarz, bo czas nam się kończy. W miarę najkrócej. W tym całym wniosku nie chodzi o to,
jaka jest rzeczywistość prawna, czy ten wniosek się ostanie, czy się nie ostanie. Chodzi tylko o to, żeby można było powiedzieć, zawieszamy prezesa Banku Centralnego z dniem dzisiejszym w jego działalności, ale takie stwierdzenie będzie moim zdaniem pozbawione podstaw konstytucyjnych i spowoduje niebywały kryzys. No, on nie nastąpi z dnia na dzień, bo to postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, ono potrwa. Natomiast stwierdzenie przez Sejm, że oto zdejmujemy ze stanowiska prezesa Banku Centralnego, jest absolutnie konstytucyjnie, w moim przekonaniu, pozbawione podstaw. Co więcej, jest to niezwykle niebezpieczne dla stanu finansów publicznych i nieproporcjonalne. No bo po co mamy przepędzać prezesa Banku Centralnego? Profesor Ryszard Piotrowski, prawnik, konstytucjonalista, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. Telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Proszę zostać z nami.